W tym przykładzie także mamy wyznaczyć iloczyn tych dwóch zbiorów, czyli zapiszmy sobie, że nas interesuje iloczyn zbiorów A oraz B. No i szukamy części wspólnej, czyli które nam się tutaj litery powtarzają. No powtarza nam się litera A, powtarza nam się litera C, no i w sumie tyle, tak? Czyli to oznacza, że w iloczynie otrzymamy zbiór dwuelementowy, no i tymi elementami będzie A oraz C.